Cześć! Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, małe streszczenie. Na początku, proszę Państwa, zobaczycie campervana postawionego na Fordzie Transit Pro. Następnie pokażę Wam świetnego budżetowego campervana, który powstał na vanie od SAIC, czyli po chińsku Datum. Dalej liźniemy fabrykę campervanów i przejdziemy się po fabryce camperów. Na końcu rzucimy okiem na prawdziwą bestię od SeaTruck. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy filmik będzie połączeniem dwóch głównych serii na tym kanale. Będzie to swoista hybryda pomiędzy chińskim autocentrum i Galihino produkcję w Chinach. You want to import products or services from China, but you don't know how to do it? Visit Smart China and don't worry, we can help you. Jeżeli chcieliby Państwo dopomóc rozwojowi tego kanału, zmotywować może prowadzącego do jeszcze częstszej aktywności, to oczywiście zachęcam wszystkich do zasubskrybowania kanału, jeżeli tego jeszcze Państwo nie zrobili. I pamiętajcie o tym, aby zaznaczyć tam ten dzwoneczek z dodatkiem wszystko, dlatego że bez dzwoneczka po prostu nie będziecie poinformowani o kolejnych filmach. W jednym z poprzednich odcinków widzieli Państwo relacje z targów, z Expo Camperów w Chinach. Dzisiaj przedłużymy ten temat, rozwiniemy ten temat, bowiem znajdujemy się właśnie w fabryce camperów. Fabryce, która zrobi dla Państwa camper lub campery pod zamówienie wedle wymogów klienta. Można powiedzieć, że konfigurację limituje właściwie tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia, no i oczywiście budżet. Mniejszy wybór mamy tutaj już, może niekoniecznie wyobraźnia może o tym zadecydować, czyli to, na czym ten camper powstanie. Na jaki samochód zostanie wykorzystany do budowy campera. Fabryka obecnie ma umowy z Fordem, z Iveco oraz z chińskim Datum, który powiem szczerze, że chyba najbardziej polecam, dlatego że jest to tanie i porządne auto. Akurat w showroomie stoją dzisiaj tylko Fordy, tutaj mamy właśnie Datum. Też są różne modele, różne konfiguracje. Oczywiście Iveco. O, tam jest jeszcze jeden Datum, troszeczkę tańszy camper w cenie 250 tysięcy chińskich juanów. Naprawdę bardzo tani i ciekawa maszyna. Ciężko jest mówić o cenie, dlatego że wszystko decyduje o tym, znaczy na cenę wpływa oczywiście konfiguracja, także może to być auto bardzo tanie i może również kosztować jakieś kosmiczne pieniądze. Jeżeli są Państwo zainteresowani sprowadzeniem campera z Chin, to proszę o kontakt, mogą Państwo napisać do mnie bezpośrednio. Gdzieś tutaj powinien za chwilkę wyświetlić się mój e-mail. Aha, i oczywiście już wyprzedzam pytania. Tak, samochody te bez problemu jesteśmy w stanie sprowadzić do Europy i przygotować do rejestracji na przykład w Polsce, ale i również w innym kraju Unii Europejskiej. Dzisiaj w showroomie stoją tylko Fordy, które raczej przeznaczone są dla majętnych camperowanowiczów, dlatego że Ford kosztuje. Prezentowany campervan powstał na podwoziu Forda nowej generacji Transit Pro. Pod maską znajduje się silnik 2,2 turbo od Forda Pumy. Jest to 6-osobowa wersja. Podłoga z paneli daje nam przyjemny, ciepły nastrój. Jak widzimy na wejściu, fotel pasażera jest obracany, a kierowca ma do dyspozycji skrzynię 6-biegową w automacie, co bardzo ułatwia podróżowanie. Stolik możemy bez problemu obniżyć, a następnie położyć fotele, tworząc tutaj łóżko. A nad nami znajduje się klimatyzacja chłodząca, grzejąca i posiadająca funkcję dwukierunkowego wentylatora. Obok klimatyzacji zapaskami LED są szafki. Tutaj dodam, że Chińczycy kampery głównie używają na krótkie weekendowe wyjazdy i dlatego model zaprojektowany wydaje się mało pojemny. Jednakże w tej fabryce pojedyncze sztuki projektowane są pod zamówienie. A teraz przejdźmy do łazienki. Kto mieszkał w Chinach, to wie, że nawet w dużych apartamentach łazienki często są małe. To też dziwi mnie, że w Chinach z jakiegoś powodu stają na głowie, aby łazienka w kamperze była możliwie jak największa. Tak jak widać, gdy z niej korzystamy, powiększamy jej metraż prawie dwukrotnie. W środku znajdziemy pełnoprawną toaletę, prysznic, opuszczaną umywalkę oraz szafkę na kosmetyki. Na samej górze wentylator z lampką. W tym miejscu znajduje się nasza część kuchenna, duży zlew z wysokim kranem, umożliwiającym w wygodny sposób np. umycie większego garnka. Jeżeli szukają Państwo blat, to jest składany obok. Poniżej znajduje się włącznik do bojlera ogrzewającego wodę oraz regulator temperatury.
Dalej jest gniazdko łączące nas z inwenterem, włącznik do mikrofalówki, włącznik elektryki na zewnątrz oraz lodówka. Nad drzwiami jest centrum kontroli, mamy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora. W tym modelu mamy 800 amperogodzin. Dalej różne regulatory oświetlenia sufitowego, otoczenia zewnętrznego, lodówki, klimatyzatora, telewizora, kanalizacji i inne przełączniki. Przejdźmy się jeszcze dookoła. W zaskakująco wielu miejscach zamontowali stoliki wiszące na aucie. Po pierwsze mamy stolik przy wejściu, na którym można na przykład przygotować śniadanie. Dalej mamy kolejny stolik, na którym zapewne możemy zjeść przygotowane śniadanie. A tutaj mamy wysuwaną kuchenkę gazową. Chińczycy bardzo rzadko smażą na ogniu potrawy wewnątrz kampera. Z tyłu mamy dwa duże skrzydła, także wystarczy stanąć obok pięknego widoczku i rano otworzyć drzwi, aby podziwiać cudowne jezioro czy plaże z naszego łóżka. A pod łóżkiem jest pralka od firmy Xiaomi oraz prysznic zewnętrzny, aby na przykład opłukać rzeczy z piasku. A tutaj mamy podobnego kampera, ale model ten ma inny rodzaj klimatyzacji. Jest to mocniejsza standardowa domowa klima oraz jak widać mamy tutaj niemały blat. Proszę Państwa, wydaje mi się, że baza do kampera nie powinna być szczególnie droga. Nie jest to auto pracujące. Nie jest to samochód szczególnie eksploatowany, nie jeździmy nim codziennie po mieście czy do pracy. Tylko na wakacje od punktu do punktu lenistwa. Możemy w Chinach znaleźć kampery w cenie poniżej 100 tysięcy złotych, ale są to malutkie i ciasne kamperwany. Firma, w której dziś jestem gościem, model jaki mają w ofercie najtańszy jest w cenie 150 tysięcy złotych i jest oparty na wanie od SAIC. Golas nowy kosztuje tutaj około 80 tysięcy złotych. Pod maską jest silnik od Volkswagena 2.0 Turbo. Na zewnątrz każdy kamper posiada gniazdko, aby podłączyć samochód do zewnętrznego zasilania oraz gniazdka, aby podłączyć cokolwiek, laptopa czy grilla elektrycznego. Na samym końcu auta, na zlecenie klienta, jak widzimy, zamontowano stojak na rowery oraz drabinkę dla ułatwienia dostępu do dachu, na którym możemy zamontować panele czy też taras widokowy. Jest to świetny van dla początkujących. Auto nie jest bowiem przesadnie duże, bez problemu zaparkujemy na zwykłym miejscu parkingowym. Obok drzwi kierowcy mamy korek na AdBlue, ponieważ jest to diesel. Z przodu dość staroświecko, czyli jeszcze analogowe zegary, automatyczna skrzynia biegów i prosty system multimedialny podłączony do telewizora. Prezentowane kampery mają koło zapasowe zamontowane na tyle, ponieważ w oryginalnym miejscu jest zewnętrzna jednostka od klimatyzacji. Oczywiście jest tutaj elektrycznie opuszczany stopień, rozkładany stolik, gniazdka elektryczne oraz do gazu. W Chinach bywa upalnie. Także nawet budżetowy kamper musi mieć klimatyzację. Powyżej widzimy wentylator dwukierunkowy. Stolik możemy obniżyć i chyba nawet jakoś zakryć rozkładanymi fotelami. Obok są dwa łóżka. Jedno opuszczane elektrycznie dla dwoje dzieci lub jednej osoby dorosłej, a poniżej miejsce na dwuosobowy materac. Nie wiem, czy to widać wyraźnie na filmie, ale nawet w tak niewielkim kamperze znajdziemy całkiem sporą łazienkę z normalną toaletą. Półkami na dole, górze, lustrem, prysznicem i lampką. W tym modelu mamy kuchnię z blatem, zlewem i okapem, co wskazuje na możliwość instalacji kuchenki gazowej. Oraz, jak w każdym kamperze, centrum dowodzenia. Proszę Państwa, miałem troszeczkę pecha tego dnia, ponieważ odcinek z pierwszej fabryki przepadł. Pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło. Nie wiem, czy przyczyna nie leży w tym, że kupiłem podróbkę aparatu marki Canon, którą nagrywałem ten odcinek. Jak interesuje Państwa historia mojego fake aparatu, to zapraszam na drugi kanał, gdzie pojawił się film, w którym opisuję całą historię. Jak przepadł ten film?
Widzicie właśnie pojedynczy klip nagrany z fabryki campervanów i plik ten jest po prostu pusty. Źle skopiował się na komputer lub film nie został zapisany. Fabryka jednak nie była jakoś szczególnie ciekawa. Wylatują po prostu z vanów bebechy, troszeczkę jak pewnie nieraz widzieliście na YouTube, campervany DIY. Idzie elektryka, ocieplenie, hydraulika, trochę to też przypomina remont mojego mieszkania w Chinach. Ale zaraz zabiorę Was na krótki spacer po drugiej fabryce tej samej firmy, gdzie już robią nie campervany, ale kampery. Proszę Państwa, jest to jedyny urywek, który nie zaginął z fabryki campervanów. Model, na którym powstaje ten kamper, to van od firmy SAIC. Wnętrze tego kampera jest bardzo podobne do tego, co widzieliśmy wcześniej, z tym, że mamy dodatkowe okno dachowe. I jeszcze jeden materiał, który przeżył. Pokazują, jak tutaj kuchnia została przeniesiona do tyłu i jak widać, jest to kuchenka gazowa. Pan, który mnie przyjął, chętnie pokazał halę, na której budowali campervany, ale niestety ten fragment przepadł. Nie chciał za to, abyśmy dokładnie oglądali halę produkcyjną dla kamperów, ponieważ powiedział, że stosują tutaj dużo własnych technologii okrytych tajemnicą. Dlatego ta wycieczka będzie krótka. Jak widać na filmie, kampery tutaj bazują głównie na Inveco. Wszystko zaczyna się od zmontowania budy odlanej z włókna szklanego. Następnie montowane są wzmocnienia, elektryka, hydraulika, ocieplenie, tak jakbyśmy wykańczali nasz dom. Proszę Państwa, kolejne kampery, jakie tutaj powstają, są to samochody niemalże bojowe. Stawiane one są na ciężarówkach wojskowych od firmy Citrak, która swoją technologią bazuje na znanych na naszym rynku ciężarówkach MAN. Pod maską tej bestii znajdziemy silnik opracowany przez Sinotrak. Sześciocylindrowy, rzędowy silnik wysokoprężny o pojemności 6,8 uturbione. Współpracuje on z 10-biegową automatyczną skrzynią biegów. Ważki nam na jakiś czas starczy, ponieważ posiada on 300-litrowy zbiornik paliwa. W odróżnieniu od normalnego kampera, który ma zabudowaną część mieszkalną wykonaną z włókna szklanego, tutaj znajdziemy wytrzymały i twardy aluminiowy korpus. W tym miejscu możemy z gniazdka podładować akumulator w kamperze. Na pokładzie jest 1200 amperogodzin. Do tego jest generator prądu elektrycznego firmy Yamaha oraz panele fotowoltaiczne na dachu. Dalej oczywiście kuchnia zewnętrzna, gazowa kuchenka. Mamy tutaj 300-litrowy zbiornik na czystą wodę, 100 litrów na szarą i 75 na czarną. Ciężarówka jest wyposażona w 6 poduszek pneumatycznych służących do regulacji zawieszenia. Tutaj jeden stopień nie wystarczy, ponieważ można powiedzieć, że wchodzimy na drugie piętro i dlatego przy wejściu mamy elektrycznie opuszczane schody.
wewnątrz muszę przyznać, że jest troszeczkę ciasnawo. Drewniane wykończenie jakby z innej epoki zrobione zostało pod zamówienie klienta. No i co? Siedzimy za kółkiem jak na drugim piętrze. Kamper ten jest przeznaczony dla 6 osób. Po środku opuszczany stolik, jak widać ma wbudowaną kuchenkę, aby zagotować wodę na herbatę czy kawę. Podwieszany sufit, który tutaj widzimy, jest opuszczany i na górze mamy łóżko. Na pokładzie mamy niemalże wszystko: ogrzewanie, klimatyzację, lodówkę, jak w domu na 158 litrów, mikrofalówkę, ukryty duży telewizor, który zapomniałem pokazać, i centrum dowodzenia. Kibelek w tym kamperze jest boski, z przedziałem na część prysznicową i tam po prawej stronie na końcu jeszcze znajdziemy pralkę. I na końcu duże łóżko małżeńskie oraz szafeczki. Budowa kampera to troszeczkę jak remont u mnie w mieszkaniu, taka wykończeniówka. Proszę Państwa, w tym miejscu zakończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli spodobał się on Wam, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, napiszcie może jakiś komentarz dla zasięgów. Zasubskrybujcie kanał, koniecznie, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I jeżeli interesują Was kampery, dlatego że to nie jest pierwszy i ostatni odcinek o kamperach, zobaczymy jeszcze jedną fabrykę. Być może wybierzemy się chińskim kamperem na wycieczkę. Nie wiem, czy to będzie taka wycieczka prywatna czy zorganizowana, no zobaczymy. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zajdziemy.